Tradycje rzemiosła w naszej rodzinie zakorzenione są już od wielu pokoleń. Mój pradziadek był kowalem, ojciec ślusarzem. 4 lata temu wraz z córką założyliśmy pracownię, która zajmuje się renowacją mebli z okresu PRL. Poza tym córka, oprócz tego, że zajmujemy się renowacją mebli, to córka od podstaw projektuje nowe meble, które sami też wykonujemy. Ludzie coraz częściej decydują się na naprawę starych rzeczy i korzystają z usług rzemieślników, a nie tylko kupują nowe produkty. W ostatnim czasie w ogóle wzrasta znaczenie usług i nie tylko takich usług jak renowacja mebli, ale też takich jak subskrypcja, bo kupujemy subskrypcję aplikacji do słuchania muzyki, nie kupujemy jako tako fizycznych płyt, przynajmniej nie w takim stopniu jak dawniej. Subskrybuje się kanały do seriali, do filmów, sięgamy też po takie usługi jak możliwość wynajmu auta, hulajnogi czy rowerów. I mam wrażenie, że stopniowo, chociaż dalej powoli wzrasta chęć życia w takim duchu zero waste i to ma ogromny wpływ na design, na produkty i na nowe usługi. Z Tonią poznałyśmy się na Akademii Sztuk Pięknych, wspólnie studiowałyśmy na Wydziale Form Przemysłowych. No i już od samego początku dużo projektów wykonywałyśmy razem. Dopiero projekt licencjatu był projektem w pełni zrównoważonym, w którym wykorzystywałyśmy wielu rzemieślników i materiały naturalne. Wtedy zdecydowałyśmy się na wykorzystanie odpadów kamienia naturalnego. W naszym dyplomie wykorzystałyśmy marmur, którego odpady znalazłyśmy w zasadzie w jednej z krakowskich firm. Wszystkie firmy kamieniarskie mają z tym problem. Produkują mnóstwo odpadów, które zazwyczaj są składowane za ich siedzibami. Tutaj było tak samo. Po przyjeździe do firmy zauważyłyśmy wielkie hałdy kamienia, które chciałyśmy później wykorzystać i dlatego zaprojektowałyśmy kolekcję MOT, ale też w tej kolekcji znajdowały się lustra, świeczniki, które wykonywane były z mosiądzu, czyli wykorzystałyśmy w zasadzie same materiały naturalne wykonywane właśnie przez lokalnych rzemieślników. Ostatecznie na magisterce postanowiłyśmy realizować nadal ideę projektowania zrównoważonego. No, stało się już to naszą taką dewizją na projektowanie. Chciałyśmy projektować odpowiedzialnie i świadomie. I wybrałyśmy pracownię projektowania alternatywnego, którą prowadzi pani dr Anna Szwaja. Prowadzę zajęcia na Wydziale Form Przemysłowych z projektowania alternatywnego. W programie pracowni projektowania alternatywnego skupiamy się szczególnie na dwóch aspektach. Pierwszy aspekt to jest taki, który pozwala nam czerpać inspiracje z naszej polskiej kultury. Szczególnie sięgamy tutaj do kultury ludowej, gdyż ona jest dla nas szalenie inspirująca i ciekawa. I w tej globalnej rzeczywistości dzięki niej możemy być oryginalni, czerpiąc właśnie pomysły z tego dorobku naszych przodków. A drugim takim aspektem, który wiąże się też nierozerwalnie z tym pierwszym, to są wątki ekologiczne, wątki związane z szeroko pojętą ekologią i zrównoważeniem, jako czymś no, teraz już nieodzownym we współczesnym świecie. Praca nasza na zajęciach polega na tym, że bardzo często odnosimy się do wiedzy rzemieślników, mistrzów, twórców ludowych. Naszą pracę opieramy w szczególności właśnie na warsztatach z takimi twórcami. Szczególnie tutaj interesują nas takie techniki, które można powiedzieć, że są na wyginięciu. Chodzi o to, żeby po prostu zainspirować studentów takimi rzeczami, które są no, bezcenne w naszej kulturze. Następnie zachęcamy ich do przetransponowania tej wiedzy, którą zdobędą, na jakieś współczesne utwory.
W swoim projekcie położyłam nacisk na zastosowanie naturalnych materiałów, które są dostępne na terenie Polski i wykorzystanie też naszego rzemiosła, jakim jest wikliniarstwo. W projekcie Sploty zastosowałam ramki, które są modułowe oraz dodałam trochę więcej tkanki na nóżkach. Te nóżki są trochę grubsze niż docelowo mogłyby być, ze względu na to, że myślałam o tym projekcie w kontekście całego jego życia. Od momentu, kiedy on powstaje, po moment, w którym potencjalnie mógłby się zniszczyć. I w momencie, kiedy taki mebel się niszczy i poddawany byłby jakiejś naprawie czy jakiejś renowacji, odświeżeniu, to każda ingerencja, jakieś szlifowanie wpływałaby na to, że ten mebel byłby mniej wytrzymały, dlatego tutaj jest dodane trochę więcej tego materiału, żeby nie stracił swoich właściwości fizycznych. Sploty zostały też zaprojektowane pod kątem długoterminowego wynajmu mebli. To wyniknęło z tego, że jest po prostu taka potrzeba. Coraz więcej osób prowadzi koczowniczy tryb życia, nie jest przywiązanych konkretnie do jednego miejsca czy do jednego miasta, a podczas kolejnej przeprowadzki po prostu przedmioty, które mamy na własność, stanowią tylko balast. Naszym projektem magisterskim jest kolekcja akcesoriów wełnianych Runo. Są to torebki, kapelusze i obuwie wykonane z wełny, ze skóry i z drewna. Czyli wszystkie materiały są naturalne, produkty są biodegradowalne, na czym nam bardzo zależało, ponieważ chcemy kontrolować życie produktu także po jego użytkowaniu. Nie chcemy po prostu jako projektanci zostawiać śmieci. Dlatego zdecydowałyśmy się na wykorzystanie samych biodegradowalnych i naturalnych materiałów, które są biodegradowalne. Nasz projekt Runo jest właściwie w całości, prawie całości wykonany z wełny. Dlaczego wybrałyśmy ten materiał? W pewnym momencie pojechałyśmy w podróż do Koniakowa i bardzo nas zainspirowała kultura pasterska, ale dowiedziałyśmy się również o tym, że współcześni pasterze w ogóle nie wykorzystują wełny, którą mają od swoich owiec, ponieważ wełna osiąga tak niskie ceny, że oni po prostu nic z tym nie robią, albo ją wyrzucają, albo spalają, albo zakopują. No, wełna jest cudownym materiałem o super właściwościach, no ale jest też materiałem, który jest w Polsce w ogóle niewykorzystywanym, marnowanym, a przede wszystkim niedocenianym. Na rynku jest tyle sztucznych materiałów i trochę zapomnieliśmy o tym materiale, który jest, ma cudowne właściwości. No i my chciałyśmy ją trochę odczarować. Projektując nasze torebki, skupiłyśmy się na wykorzystaniu jakichś technologii. W naszym przypadku to była, tak jak wspominała Sonia, technologia firmy Polkap, bardzo stara. A chciałyśmy też spróbować rzemiosła, chciałyśmy się go nauczyć, więc projektując buty, sięgnęłyśmy po wiedzę i po doświadczenie krakowskich szewców, którzy pomogli nam w zaprojektowaniu i później w wykonaniu naszych butów, które są również z wełny, a ich podeszwa jest ze skóry, więc również są w pełni biodegradowalne. Studenci próbują już w dalszym toku studiowania, w danym semestrze, kiedy to mamy zajęcia, właśnie to, czego się nauczyli na warsztatach z danym mistrzem, uwspółcześnić, projektując jakieś nowe obiekty, nowe usługi. Uświadamianie studentów, przyszłych projektantów wzornictwa przemysłowego jest bardzo istotne już na tym etapie edukacji. Przewidywanie skutków, czyli to, o czym mówił nasz założyciel Andrzej Pawłowski, jest szalenie ważne, zwłaszcza teraz, kiedy te wszystkie kwestie ekologii są tak podnoszone i tak istotne. Jeżeli nie chcemy, aby doszło do nieodwracalnych zmian w naszym środowisku, to musimy zacząć podejmować świadome decyzje. Nie tylko jako konsumenci, ale też jako projektanci, czy jako inwestorzy, czy przedsiębiorcy, którzy mają ogromny wpływ na to, jakie produkty trafiają na rynek. Bardzo nam zależy cały czas na utrzymaniu tej drogi takiej rzemieślniczej, żeby mieć pełną kontrolę nad procesem produkcji.
jest dla nas też ważne właśnie to, co się stanie z tym produktem później, czyli cały czas spróbujemy kłaść nacisk na to, żeby to były materiały naturalne, biodegradowalne, ale też żeby sam proces produkcji był w pełni przez nas kontrolowany. Obecnie zmagamy się z wieloma problemami związanymi z zaniedbaniami środowiskowymi. Przyszli projektanci muszą mieć w sobie tą odpowiedzialność i świadomość, jaka wiąże się z tym, żeby przewidywać skutki swoich działań. Szczególnie właśnie projektowanie jest taką dziedziną, która powinna być na to bardzo wyczulona.